dobry Państwu. Pragnę serdecznie powitać na 16. sesji Rady Gminy pana wójta Arkadiusza Kiembę, radnych gminy Bobrowniki, radnych powiatu w osobach pana Włodzimierza Psionkę, członka zarządu, panią Teresę Połoszaj. Witam również sekretarza gminy pana Janusza Majczaka, skarbnika gminy panią Barbarę Perdyń, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatu Krótniejszego Urzędu oraz pozostałych przybytych gości. Oczywiście również sołtysów witam bardzo serdecznie. Otwieram 16. sesję Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018. Porównując zielność radnych z listą obecności, stwierdzam, że jest obecnych 14 radnych, w związku z czym nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i powołanie sekretarza sesji bieżącej. Oddaję zatem głos sekretarzowi poprzedniej sesji Rady Gminy panu Szymonowi Ciśni. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, zapoznałem się z protokołem poprzedniej sesji. Odzwierciedlał przebieg całkowicie prawidłowy. Proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych pragnie widzieć jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 15. sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie w ilości 14 głosami za. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję powołać radnego gminy Bobrowniki Jerzego Chudego. Czy radny wyraża zgodę na powołanie? Dziękuję. Kto z radnych jest za powołaniem radnego Jerzego Chudego na sekretarza dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na sekretarza bieżącej sesji powołany został jednogłośnie ilością 14 głosami za radny Jerzy Kudy, któremu powierzam nadzór nad sporządzeniem protokołu z obrad dzisiejszej sesji oraz proszę o podliczanie głosów przeprowadzonych w głosowaniach. Aktualnie przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad, to jest rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. Korzystając z możliwości, proponuję wprowadzić dodatkowy punkt do porządku dzisiejszych obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wnoszenia wkładów, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez wójta gminy Bobrowniki, druk nr 10. Jeżeli to proszę o zabranie głosu wójta gminy Bobrowniki o wyjaśnienie wdrożenia tego punktu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, temat uregulowania spraw związanych z nabywaniem ze zbywaniem udziału w akcji jest związany bezpośrednio z tym, że gmina Bobrowniki jest dowódcą ryzykiem spółka z OFE. Jednym z czterech udziałowców w tej spółce, gdzie dwóch udziałowców, czyli gmina Psary i gmina Ożarowice, podjęła stosowne uchwały i zbywa udziały na rzecz gminy Wojtowice. I też taką ścieżką będziemy starali się wypójść, ponieważ spółka straciła swój podstawowy profil funkcjonowania i działalności. Miasto Wojkowice ma pomysł własny, bo chce na bazie tego tworzyć własny zakład gospodarki komunalnej. Biorąc pod uwagę, że spółka trwale już generuje ujemne wyniki finansowe, jak i również to, że w spółce z dnia 1 kwietnia nie będzie nikogo zatrudnionego, nie jest prowadzona podstawowa działalność gospodarcza. My musimy też jako gmina uregulować stan własnościowy tej spółce. W związku z tym została przygotowana przez Kancelarię Prawną uchwała, która szerzej jak reguluje sprawę związaną z działami i akcjami, które gmina ewentualnie będzie posiadała w jakiejś przyszłości jakiejkolwiek
udziały. Na ten moment gmina posiada tylko i wyłącznie udziały w spółce Recyklum Spółka Rozwoju. Dziękuję panu wójtowi za udzielenie informacji o zasadności wprowadzenia tego zmiany, wprowadzenia tego punktu. Czy ktoś z zebranych, z radnych chciałby jeszcze jakieś wprowadzić zmiany z dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad? To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wnoszenia wkładów, cofania zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez wójta gminy Pogrodniki. Kto jest za przyjęciem? Czy na siebie? Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 14 głosów za ten punkt został wprowadzony do dzisiejszej obrad, dzisiejszej sesji. I teraz przystąpimy nad głosowaniem całkowitym. Kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? 14 głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 14 głosów za porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. To jest informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Bogrodniki z działalności między sesjami, to jest od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku. W okresie międzysesyjnym podjęte i zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia. Podpisano i przekazano do realizacji uchwały po 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016 roku. Podjęto czynności organizacyjne w zakresie zwołania bieżącej sesji Rady Gminy, a także zwołania połączonego posiedzenia Stałej Komisji Rady Gminy z dnia 24 marca 2016 roku. Nadto w okresie międzysesyjnym zwołane zostały posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 14 marca bieżącego roku, Komisji do Spraw Społecznych w dniu 17 marca bieżącego roku, Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska w dniu 21 marca bieżącego roku. W posiedzeniach powyższych Komisji Rady Gminy również uczestniczyły. Ponadto wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy uczestniczyliśmy w gminnych wydarzeniach. 5 marca 2016 roku w zebraniu sprawozdawcze wyborcze OSP Myszkowice. 6 marca 2016 roku w zebraniu sprawozdawcze wyborczym OSP Sączów. 11 marca 2016 roku w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Siemonia Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość w Domu Kultury w Siemonii. 12 marca 2016 roku w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Pardowice oraz w spotkaniu organizowanym z okazji Dnia Kobiet przez Koło Gospodyń Wiejskich Bogrodniki z Gminnym Ośrodku Kultury w Bogrodnikach. 19 marca 2016 roku w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Bogrodniki. 21 marca 2016 roku w gali wręczenia nagród starosty Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. 23 marca 2016 roku w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku w Dowierzchowicach. Aktualnie przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad. To jest informacja wójta gminy o działalności między sesyjnym. Poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. W okresie od 1 marca do 31 marca 2016 roku realizowane były następujące zadania. Zadania zrealizowane przez Rektorat Rozwoju i Promocji. Przygotowanie następujących wniosków o dofinansowanie. 1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobrzeszowicach ze środków regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego. 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bogrodniki ze środków regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego. 3. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Bogrodniki ze środków programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Zadania zrealizowane przez Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. Dnia 27 marca 2020 roku podpisano umowę sprzedaży działek
oznaczonej numerami 2845/54, 2845/62, 2845/64 okręgu drogi będące własnością gminy Ugrowi. 2. W dniu 3 marca odbyły się 4 przetargi na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 2845/61, 2845/65, 2845/57, 2845/63 okręgu ogrodniki ulica Ważanków. Uzyskana cena sprzedaży wynosi 296 940 zł netto. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 7-12 kwietnia 2016 roku. W dniu 15 marca bieżącego roku odbyły się 2 przetargi na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 1365/30, 1365/31, obręb do Wierzchowice ulica Mickiewicza. Uzyskana cena sprzedaży wynosi 117 160 zł netto. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 14 kwietnia 2016 roku. 4. W miesiącu marcu podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o organizowanych przetargach w miesiącu kwietniu bieżącego roku, to jest na dzień 19 kwietnia. Działki 2845/67, 2845/69, 2845/71, 2845/73, 2845/74, obręb ogrodniki położone w rejonie ulicy Ważanków. 5. W dniu 17 marca bieżącego roku podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy Ogrodniki działek oznaczających 3050/20, 3050/22 obręb robotnik oraz działki numer 2810/2 obręb ogrodniki. Nabycie obrębnicy nieruchomości rolnych w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 6. W dniu 9 marca przystąpiono do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki, sołectwo Twardowice. Zadanie zrealizowane przez referat ochrony środowiska. Przedstawiono do konsultacji społecznych projekty trzech uchwał w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a mianowicie uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu umieszczania opłaty. Podjęcie nowych uchwał wynika z konieczności dostosowania zapisów do nowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzone zmiany nie zmieniają dotychczasowego funkcjonowania systemu w gminie Ogrodniki. 2. Trwa procedura wydania trzech decyzji środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji w Sołecku Rogoźni, Dobryszowice i Sączu oraz dla budowy drogi w Sołecku Rogoźni. 3. We współpracy z firmą Tauro wykonano wymianę części oświetlenia sodowego na LED-owe przy ulicy Polnej, to jest lokalizacja ulica Zielonej. Zadania zrealizowane przez referat inwestycji i zamówień publicznych. 1. Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w Sołecku Sączu etap drugi. W dniu 5 listopada 2015 roku podpisano umowę z firmą Alfa Montażu Wielka Działek na kwotę 127 920. Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2016 roku. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku. W dniu 2 grudnia 2015 roku podpisano umowę z konsorcjum firm Adamczyk, partner konsorcjum Bonan Konstrukcje na kwotę 3 893 104 zł. Termin realizacji zadania to dnia 30 listopada 2016 roku. Zadanie w trakcie realizacji. 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminy łączącej ulicę Polną z ulicy Marii Dąbrowskiej i ulicy Ważanków w Ogrodnikach. Przetarg ogłoszono 22 marca. Otwarcie ofert w dniu 6 kwietnia 2016 roku. Termin realizacji zadania przewidywany to jest 30 września 2016 roku. Zadania poniżej wartości przetargowej. 1. Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ulicę Węgroda z ulicą Antoniusza Rogoźników. Wartość zadania 139 tysięcy. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2016 roku. Zadania w trakcie realizacji. 2. Przebudowa drogi na ulicy Sosnowej w Wrocławiu. Wartość zadania 90 tysięcy. Termin realizacji zadania do dnia 22 kwietnia 2016 roku. Zadanie w trakcie realizacji. 3.
wykonanie dokumentacji budowlanej wykonawczej dla zadania odnowy budowy kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w zewnątrz ulicy Polnej Olimpijskiej Sportowej Wypoczynkowej i Rekreacyjnej w sekcji budownictwa etap pierwszy, wartość zadania 9 tysięcy złotych, termin realizacji zadania do 16 maja 2016 roku, zadanie w trakcie realizacji. 4. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej w Zlewni ulica Węglowa w Rozwodniku, wartość zadania 14,5 tysiąca złotych, termin realizacji do dnia 31 maja, zadanie w trakcie realizacji. 5. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej w ulicy Księdza Wójca w Wyszywicach, wartość zadania 6,396 złotych, termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2016 roku, zadanie w trakcie realizacji. 6. Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadań pod nazwą budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscu ulica Wójca Zwycięstwa, wartość zadania 3,327 złotych, termin realizacji zadania do dnia 25 lipca 2016 roku, zadanie w trakcie realizacji. Budowa sieci oświetleniowej ulica Ogrodowa w Pardowicach, wartość zadania 7,134 zł, termin realizacji zadania do dnia 25 lipca 2016 roku, zadanie w trakcie realizacji. Dobudowa sieci oświetlenia na ulicy Koszarowej w Ogrodnikach, wartość zadania 5,412 zł, termin realizacji zadania do dnia 25 lipca 2016 roku, zadanie w trakcie realizacji. 7. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Rogóźniku. Mam informację, że Urząd Marszałkowski przyzna wsparcie i dofinansowanie na tę inwestycję. W dniu 15 marca 2016 roku rozesłano zapytanie ofertowe o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Ogrodnikach. Termin składania ofert upłynął w dniu wczorajszym. 9. W dniu 18 marca 2016 roku rozesłano zapytanie ofertowe o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą remont toalet w remizie OSPR w Pardowicach. Termin składania ofert upływa w dniu jutrzejszym o godzinie 12. Planowana realizacja zadania do dnia 29 kwietnia 2016 roku. Dziękuję panu wójtowi za informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Przystępujemy obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, to jest interpelacje i wnioski. Kto z państwa radny chciałby z tym punktem zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg. Druk numer 1. I czy do wyżej wymienionego tematu są jakieś zapytania? To proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeden wstrzymujący się. Kto jest przeciwny? Jeszcze raz przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie. Kto jest za? 13 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę ilością 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od miasta Wojkowice w formie nieodpłatnego nabycia części sieci wodociągowej, druk numer 2. Czy w tym temacie są jakieś zapytania lub uwagi? Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14-2. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami za.
Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/185/16 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki na 2016 rok. Proszę Państwa, tutaj ten punkt został wprowadzony dlatego, że został zmieniony plan pracy Komisji Rewizyjnej, został wprowadzony dodatkowy punkt, a ponieważ cały plan pracy Komisji Rewizyjnej został przegłosowany na poprzedniej sesji, musimy tutaj właśnie dzisiejszym głosowaniem tą poprawkę też wprowadzić. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 14 głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto uchwałę 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015. Druk nr 4. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? 14 głosów za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła sprawozdanie w sposób jednogłośny 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji zadań w 2015 roku z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Punkt nr 5. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Przeprowadzimy głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania? 14 głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła sprawozdanie w sposób jednogłośny 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. To jest sprawozdanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach z realizacji zadań i wykonania planu finansowego za 2015 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok. Druk nr 6. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? To przeprowadzimy głosowanie nad sprawozdaniem. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania? 14 głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 14 głosami za sprawozdanie kierownika Ośrodka Społecznej. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2015. Druk nr 7. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. To przeprowadzimy głosowanie nad sprawozdaniem. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 14 głosów. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 14 głosami za sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Bobrowniki na 2016 rok. Druk nr 8. W tym miejscu przypominam Państwu, że w projekcie uchwały pojawiły się przesunięcia finansowe, o czym zostali Państwo poinformowani podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w ubiegły czwartek. Właściwy projekt uchwały z autopoprawką został Państwu przedłożony i to on będzie dzisiaj przedmiotem głosowania. Czy są w tym temacie jakieś zapytania i uwagi? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały?
przeciwnie. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 15 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobrowniki na lata 2016-2029, druk nr 9. W tym miejscu przypominam również, że w projekcie uchwały pojawiły się przesunięcia finansowe w ślad za uchwałą dotyczącą budżetu, o czym zostali Państwo poinformowani podczas ubiegłoczwartkowego posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy. Właściwy projekt uchwały z autopoprawką został Państwu przedłożony i to on będzie dzisiaj przedmiotem głosowania. Czy są w tym temacie jakieś zapytania? To przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14 głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 16 porządku obrad. To jest właśnie ta nowa uchwała, którą dzisiaj wprowadziliśmy do obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wnoszenia wkładów, cofania i zbywania udziału i akcji w spółkach prawa handlowego przez wójta gminy Bobrowniki. To jest druk nr 10. Pan wójt nam tutaj na początku wyjaśnił tą uchwałę, zasadność jej wprowadzenia. Czy są w związku z tym jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę ilością 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Teraz mamy punkt 17, to jest udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski, ale w związku, że nie było żadnych zapytań, ten punkt jest już niezasadny. I przystępujemy do realizacji punktu 18 porządku obrad, to jest sprawy różne. I kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pani Radna. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam taki wniosek i jednocześnie może informację, może nie wszyscy Państwo wiedzą, żeby Pan Wójt wydał takie polecenie umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji na temat konkursu na najlepszego wójta w Polsce, gdzie pierwszy program Telewizji Polskiej ogłosił taki konkurs za rok 2015 i tam w tej dziesiątce finałowej znalazł się nasz sąsiad sąsiedniej gminy, pan wójt car Tomasz Sadłoń. I ta dziesiątka teraz bierze udział w losowaniu, jest tak jak na konkurs Eurowizji, SMS-owo. W związku z tym wysyłamy SMS-a o treści 70, o numerze 7150 i w treści wpisujemy numer 9. Wójt Psar ma duże szanse, bo województwo śląskie ma tylko jednego kandydata, najbardziej liczne województwo. No i myślę, że sąsiada tutaj, sąsiedniej gminy należałoby wesprzeć. Taka prośba, na stronie powiatu również znalazła się taka informacja i tu apel do Państwa radnych. SMS-y można wysyłać w nieograniczonej ilości, chyba złoty 29 jest koszt SMS-a. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że przychylimy się do tej sprawy i poprzemy wójta z sąsiedniej gminy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 16 sesji Rady Gminy Bobrownik. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję.